Cześć Mike, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lukas, a to jest kolejny odcinek z Harry'ego Pottera. Jak widzicie, przed nami kolejny mecz w Quidditchu. Zobaczymy, jak pójdzie mi tym razem. Ja ogólnie tych meczy, powiem wam, strasznie nie lubię, bo mam problemy, żeby złapać tutaj ten bączek, czy jak to się tutaj nazywa. No dobra, ale no cóż, spróbujemy. Mam nadzieję, że damy radę i pójdzie nam to trochę szybciej niż ostatnio, chociaż. Jezus, cały czas mnie coś ten. Gdzie to jest? Chodź do mnie, chodź tu, Harry, łap go. Czemu on taki głupi jest, no? Myślę, że tu poleci. O, to nie jest takie proste, jakby się wydawało, złapać jakiś kurde bączek, czy jak to się tam nazywa. No, Harry, dlaczego? Jego mamy, tylko że jeszcze nie jest to, wam powiem. Mamy to czy nie? Co za łoś? Weź to złap, no. Fucking Indian, nie umie tego złapać. No. Jest, udało się, jejku. Trochę to trwało, wybaczcie, ale naprawdę to jest strasznie denerwujące. Ja się muszę strasznie mocno skoncentrować, żeby ten tutaj złapać. Ale mamy go. Chyba dzięki Pizzowi, a nie dzięki umiejętnościom. No ale dobra, pominimy to, także mam nadzieję, że teraz będzie już po prostu lepiej. Jesteśmy u Hagrida, z tego co widzicie. Hagrid się zgodził, super. Harry unwrapped the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. There was a note with the cloak. Peleryna niewidka, wow, ale fajnie. Chcielibyście mieć taką pelerynę niewidkę? Każdy by chciał, pewnie.
taki smok? Serio? W ten sposób, tak? No to spoko. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. O, nie widzi nas, patrzcie. Gdzie mamy za nim, czy co? Właśnie nie wiem, czy muszę iść za nim, czy nie, czekajcie. O, on tu idzie, no dobra. Poszedł. Dobra, mamy save'a, zróbmy sobie save'a. Ok, musimy chyba iść do góry, bo tu za bardzo nic więcej nie ma. Więc idziemy. Gdzie on tam poszedł? Chodźcie, panie kochany, no gdzie tam poszedłeś? Mam nadzieję, że już go nie spotkam. No, zobaczymy. A, idzie tutaj znowu, patrzcie go. Oj. Chyba nas złapał. Fucking Indian. Dobra, jeszcze raz musimy. Czekajcie. Złapał nas, no. A to skubany. Dobra, ale teraz już się nie damy złapać. Nie, 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 nie. Teraz to już spokojnie. Czekaj, czekaj. Nie tak, Harry. Teraz. O. Dobra, świetnie. Idzie tędy, dobra, on tu idzie, czekajcie, idzie tędy i co dalej? Aha, i wrócił się. Dobra, wrócił się. Czekajcie, on chodzi tylko po tym dywanie najprawdopodobniej. Znowu nas złapał, oto skubany. Kurde, no. Myślę, że to będzie prostsze, a tutaj jednak nie. Jednak trzeba się tak skradać jednak. Mimo, że cię nie widać, ale i tak musisz się skradać, bo jak przebiegniesz koło niego, to i tak cię usłyszy. Ciekawe, czy jakbym stał w miejscu, czy bym mnie usłyszał. Dobre pytanie, nie? Zobaczymy zaraz, czekajcie. Poszedł. No poszedł sobie, dobra. Dobra, tu się otwarło. Okej. Tu mnie nie powinien zobaczyć. Nie mogę więcej, bo on jak czaruje, to ja, on po prostu mnie widzi, jak ja czaruję. Po prostu lepiej, jakby mnie nie widział. Ej, czemu on tu idzie? Dobra, poszedł se. No, czyli jak się nie ruszam, to po prostu mnie nie widzi. To okej, czy to jest... To jest nawet całkiem dobre. Wam powiem. Poszedł, dobra, poszedł. Okej, drzwi się otwarły ekstra. Znowu tu jest. Idź sobie, idź, 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 idź. Idź sobie, spokojnie, nic im się nie przejmuj.
Spokojnie sobie idź, tak. A ja sobie tam wejdę. I wszystko będzie dobrze. Okej, okay, mamy kolejny save. I on poszedł do kolejnej drzwi, no proszę. Tak się będziemy bawić. Wciuciu babkę. Ja z nim, a on ze mną, tak? Super. Ale zobaczymy, co uda nam się przez to osiągnąć. Może akurat coś fajnego zobaczymy. Znaczy, dojdziemy w sumie. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie on chodzi teraz. Aha, tutaj jest, dobra. Poszedł sobie, okej. Tu nie ma nic, tam jest jedno lipendo, widziałem. Dobra, on poszedł sobie, to jest świetnie. Odejdź, duszo nieczysta. Czekajcie, gdzie teraz? Dobre pytanie. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, nie wiem, gdzie on poszedł. Okej, tu sobie idzie spokojnie. Spokojnie sobie idzie. A, tam są drzwi, żeby otworzyć. No dobra, spoko. Tam można wejść, chyba niekoniecznie. A tu można otworzyć, tylko musimy przejść znowu. Jest nad nami, a czy pod nami? Poszedł? Chyba tak, dobra, idziemy. A, tu mi się otwarły. Dobra, czyli jednak tam trzeba wskoczyć. No ale co? Czekajcie, coś jest nie tak jednak. Chyba nie tak to miałem zrobić, jak zrobiłem. Szybko, szybko. Tutaj nie wejdziesz. Tutaj nie wejdziesz, ziomek. Nie ma szans. I w lewo poszedł. No czyli okej, czyli standardowo. Tamto nam się otwarło, czyli z ekstra. Nie wiem, jak tam stanę. Dobra, zaraz zobaczymy. Czekajcie. Patrzcie, biegnie nam, biegnie, biegnie, dobra. Nie wiem, czy tak wyczaruje po prostu, zaraz zobaczymy. Może mi się uda tak to wyczarować. On sobie pójdzie tędy, spokojnie, tam. Chociaż nie tam. Musiałbym to teraz zrobić już. Nie mogę lipendo zrobić, kurde. Niedobrze. Chyba jednak tam muszę wejść. No idź z gredzie, no. Poszedł to czy co? Chyba poszedł, nie, teraz idzie, dobra. Czekajcie. Dobra, teraz się otwarło, no to okej. Okay. Gdzie jest ten pajac? Poszedł, dobra, poszedł, poszedł. Szybko, Harry, leć! Leć, Harry, leć. Dobra, mamy, jesteśmy tutaj, spoko.
Tu mi się otwarło. No dobra, spoko. Teraz tak, małymi kroczkami i dojdziemy do celu, tak? A on jak se tu chodzi na patrolu, jak musi, to jak se chodzi. A ja zrobię tak, cyk. Teraz tu sobie wskoczymy. Ej, gdzie to się otwarło? Cholercie, tam na prosto? Serio? Myślałem, że tutaj gdzieś. Dobra, ale to spoko. Przejdź sobie spokojnie, tak. A to ja tam wskoczę dwa razy i będzie wszystko dobrze. Dobra, jesteśmy. Udało się? No, udało się, spoko. Jest nieźle. Cyk. Otwarły się kolejne drzwi, tym razem chyba na dole znowu. Ale ty głupi jesteś. Znowu tu przybiegnie? A już biegnie, patrzcie go. Stary, straszy cię, tam nic nie ma. To było otwarte przecież, cały czas. Nie widziałeś tego, czy co? Kurde. Jak nie widziałeś, to kup sobie lepsze okulary. Teraz jest promocja w Vision Expressie. O cholera. Harry, szybko, Harry. Harry! Harry, szybko! Dobra, chyba mnie nie zauważył. Teraz tam musimy już wskoczyć i myślę, że będzie koniec. A to jest skomplikowane, niby takie proste miało być. A tutaj, kurczę, patrzcie, chodzi tutaj jeden człowiek. Ja to, że cię komplikuję, no. Ale dobra, spoko, poradzimy sobie. Nie takie rzeczy się robiło. Jesteśmy u góry. No i ekstra. Mamy kolejne lipendo. No nie wierzę, znów się dole otworzył coś, tak? Czekajcie, tu jest Lumos. Ale ja tam chyba nie wyczaruję nic. Po prostu nie da się. No nie da się, dobra. Musimy iść na dół jednak faktycznie. Czekajcie, co mi się tu otwarło? Aha, to przejście? Nie, no co mi się otwarło? Tamto przejście? Tak, dobra. Tam co idzie, dobra, może mi się uda to przeskoczyć szybko. Cyk. Dobra, jest kolejna komnata. Znowu Lipendo. No nie wierzę, znowu do góry. Ileż tak można razy? Z dołu na dół, z góry do dołu i tak cały czas naokoło. Serio? Jakby mnie teraz złapał, to bym się po prostu wkurzyłbym się naprawdę. Dobra, idzie, niech idzie. To było tu na prawo czy na lewo? Teraz nie wiem. Znaczy się w sensie, że na prosto czy na prawo? Dobre pytanie. Pójdziemy na prawo, zobaczymy. Nie chcę już teraz ryzykować, tak? Bo już za dużo tutaj zrobiłem, żeby po prostu nie złapał. A save'a nie było na razie. Jak sami widzieliście. Tak, to było tutaj. Tu jest właśnie Lumos. Okej. Co, znowu z powrotem na dół, czy jak? Znowu tam i tu są schody, zrobiły się do góry. Patrzcie, jak fajnie. Elegancko. No to idziemy. Idziemy sobie tutaj na dół. Gdzie on jest? Chyba teraz przeszedł. Dobra, tam idzie, ok. Harry, biegnij. Dobrze, Harry, dobrze. Cyk.
No i chyba jesteśmy, tak? Udało się? Raczej tak, ale gdzie jest save? Dlaczego nie ma save'a? Czy on tu chodzi znowu? Czy mi się tylko tak wydaje? Bo tu jest dywan ogólnie zrobiony z tego co widzę. Zrobimy coś takiego, patrzcie, cyk. Się otwarły drzwi. Aha. A te się zamkły, a on gdzie jest? A, znowu tu poszedł, patrzcie go. Ale mógłby się save zrobić, to bym się po prostu nie obraził, jakby się zrobił save. Bo on pewnie tutaj zaraz przyjdzie gdzieś, którędyś, skądś. Gdzieś. Tylko nie wiem gdzie jeszcze. Pewnie jak zeskoczę, to się dowiem. No nie, na razie go nie ma póki co, to trochę dziwne jest. Co zrobił Lumos? Ojejku, na samą górę nas doprowadził, tak? Aha, no dobra. I tu jest kolejny Lumos. Świetnie. Po prostu elegancko. Dobrze, że chociaż jego tutaj nie ma. Rozumiem, że znowu tu muszę iść. Dobra, skaczemy. No i elegancko mamy to, dobra. Teraz tak, patrzcie, raz, dwa, czemu nie ma save'a? To jest niedobrze, nie ma save'a. Bo jest dużo do... dużo by trzeba było robić rzeczy, jakby się po prostu człowiek skuł. Jest pode mną? Nie, czyli dobrze jestem. Teraz tu muszę wskoczyć. Wow, Harry, jesteś mega po prostu. Jak nie widzieliście nigdy parkouru, to macie teraz okazję zobaczyć. Tak wygląda parkour. Aha, tu jest kolejne przejście, dobra. No to spoko. Idziemy. O, ale mieliśmy pizza. Ale potrzebujemy jeszcze nie jednego, wam powiem szczerze. Czekajcie, tak. Teraz w górę Harry jakby skoczył. To byłoby fajnie. Dobra, udało się. I... o, jesteśmy, dobra. Ale lipa wam powiem, kurde. Mam nadzieję tylko, że tam będzie safe. Jak nie będzie, to się wkurzę. Dobra, jesteśmy prawie. Ok, jest Alohomora. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Jest safe, dobra, super. Ja się cieszę, że jest safe. No, teraz możemy grać dalej. Serio? Kto to wymyślił? Kto to wymyślił, no? Ale parkour, po prostu wersja V5. Dobrze, Harry, jesteś mega. Chyba go tu widziałem, znowu szedł tutaj. Tak, idzie, patrzcie go. Musimy zobaczyć, jak on chodzi, żeby wiedzieć, jaka jest jego trasa ogólnie. Czy on tu się wraca zaraz, czy nie? Tak, wraca się, czyli jak sobie pójdzie, to my wtedy możemy wskoczyć sobie. Idzie najpierw w lewo, później w prawo. Aha, i później tam pewnie idzie, dobra. Czyli wszystko wiemy. Musimy wejść na prawo od razu. A nie, on tu chodzi cały czas. Ty. O, super, żeś tam pobiegł sobie. Dobra, dobra, to się jeszcze okaże, że nikogo nie wpuścisz. Ślepy może jesteś, ja mówiłem, jest promocja ostatnio Vision Express, że mógłby skorzystać nawet. Przydałoby ci się. Czekajcie, co my to musimy zrobić? Jak on tu chodzi w ogóle? Czy on chodzi przez ten most, czy nie? Nie, ogólnie nie chodzi przez most.
Chyba tak mi się wydaje. Na razie stoi, ale musimy go pewnie czymś zwabić, żeby tutaj po prostu sobie poszedł, albo też coś, nie wiem. Jak tu przejdę po prostu, no to nie da rady. Musimy chyba zbić te tutaj o. Czekajcie, chyba nie tak, ale zobaczymy. Nie, bo mi się wydaje, że po prostu tutaj muszę zbić te dzbanki jakoś. Ale on poszedł teraz. Ej, on teraz poszedł, tak? Serio? Czy mi się tylko się wydaje, że on poszedł? Nie, stoi tu. No, no tak myślałem, tylko że akurat animacja mi nie pozwoliła mi. No spoko, dobra, no ale... Czemu nie mogę tego dzbanka zbić? Cholera jasna. Czekajcie, jak ono chodzi? Tutaj chodzi, tu. Okej, udało się, tak myślałem. Ale fajnie. Jesteśmy na wieży. Czyli sobie tam, gdzie chcieliśmy dotrzeć, tak? Udało się nam. I zobaczmy, co tu się kryje. Had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. Czy to już koniec? Serio? Chyba nie. Aha, teraz musimy się wyśliznać z wieży. No to spoko. Okej, Majkenie, ale to by było na tyle w tym odcinku, tak więc ja wam oczywiście dziękuję za uwagę, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, no i pamiętajcie o subskrybowaniu oraz o lajkowaniu mojego kanału, jeśli oczywiście wam się spodobało, to zostawcie lajka pod filmem. Trzymajcie się, do usłyszenia, chaos!